Naukowcy i dyplomaci z Ukrainy i Polski spotkali się w Uniwersyteckiej Bibliotece Naukowej. Zachowały się w niej unikatowe zbiory dotyczące historii dyplomacji polskiej, świadczące o znaczeniu Lwowa w historii Polski. Lwów ukształtował w sposób niezwykle poważny dużą część elity II Rzeczypospolitej, ale także tych, którzy nie tylko fizycznie, bo nie mieli takiej możliwości, część nie przetrwała wojny, część pozostała na emigracji, ale intelektualnie inspirowali to, co legło u podstaw niepodległej Rzeczypospolitej w roku 89 i później. Przedwojenna lwowska szkoła inspirowała i kształtowała pokolenia polskich dyplomatów. W nich i dzięki nim przetrwała wojnę, potem czasy sowieckie. Jej odbudowa jako instytucji była możliwa dopiero po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku. Nowe państwo potrzebowało służby dyplomatycznej, dla tej służby kadry wykształcone. I wtedy powstał Wydział Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Lwowskim. I przy organizacji pracy tego wydziału oczywiście szukaliśmy korzenia. Korzenia badawcze, naukowe, historyczne w tradycji akademickiej Uniwersytetu Lwowskiego. I właśnie wtedy doszliśmy do tego, że okazało się, że na początku ubiegłego wieku, w latach 30. tutaj byli unikatowe studium dyplomatyczne zorganizowane przez wybitnych przedstawicieli prawa międzynarodowego, profesorów lwowskich, na czele z znanym na całym świecie profesorem Erlichem. Jednym z absolwentów współczesnej lwowskiej szkoły dyplomatycznej jest wicepremier spraw zagranicznych Ukrainy Wasyl Bodnar, który pracował też w ambasadzie Ukrainy w Warszawie. Po długich latach wróciłem tutaj jako były student i pamiętam, jak tutaj przygotowałem materiały do zajęć na uniwersytecie. Takie wrażenie, że to wczoraj było. Także bardzo takie dobre uczucie i bardzo się cieszę, że jestem teraz tutaj. Studia dyplomatyczne, które były 90 lat temu, były akurat związane z Polską i z Ukrainą. Teraz to jest dobry początek dla rozwicia tego kierunku. To jest wspólny nasz taki dorobek, nad którym musimy jakby wspólnie pracować i rozwijać ten kierunek dla dobra całej Europy. Polsko-ukraińska współpraca naukowa, która legła u podstaw odbudowy Lwowskiej Szkoły Dyplomacji, trwa i jest rozwijana. Jest bardzo wiele publikacji, które są współtworzone, współredagowane przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Lwowie. Szczególne znaczenie w tym wymiarze ma współpraca, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe, o te kierunki studiów, które poruszają kwestie dyplomatyczne. Kierunek stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Lwowskim studiuje obecnie ponad 1,5 tysiąca przyszłych dyplomatów.